Witajcie ludziki, już w 15 odcinku Zagrajmy w Tomb Raider. 2013 rok to premiera tej gry. Jest to remake, aka reboot. Witajcie w 15 odcinku. Dlaczego to jest istotne? No cóż, bo zbliżamy się do końca całej tej gry. Odkryliśmy tajemnicę i teraz musimy tylko tam pójść, po tym jak uratujemy naszych przyjaciół, którzy w sumie są tam. Już niedługo będziemy przy nich. I będzie pięknie, yeah, powybijemy wszystkich kasztanerów. I wieśniaczki pójdą sobie do domu. Czereśniaczki. Swoją drogą, pan Witchhaven, poszukajcie sobie go na YouTubie, ostatnio zrobił bardzo ładną przemowę. Jakiś tam popierdzielony, znany YouTuber coś tam narzekał na gejów i w ogóle tam gadał różne bzdety. I ten mu dał jakiś ładny filmik z odpowiedzią. No i to jest chyba jeden z najbardziej sensownych filmików na YouTubie, jeżeli nie chodzi o rozrywkę, tylko o powagę. Obejrzyjcie. Reyes, jesteś ranna. No, dawaj. Dzięki. Poważnie, myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał Sam i zniknął z nią. Wiedziałem. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kutery jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Chodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Zawsze dobrze się zmienić, prawda? Tak. Człowiek może się zmienić i powinien mieć do tego szansę. No, może Reyes się ty przemyśli swoje życie. Nie, swoje nastawienie ogólnie do całej sprawy i tak dalej. Dolary ogólnie. Dobrze, ludzie. Prawdopodobnie coś przypuszczam, że jeżeli tutaj wejdziemy, to już nie będziemy mieli powrotu. Ale jeszcze się zastanowię, czy będziemy chcieli wrócić. Dalej. Możliwe też, że po przejściu fabuły będziemy mogli tu wrócić i sobie łazić. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi Sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po Sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub Sam.
Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro. Stare widoki. Mam się dostać tam. Aha. A mam szansę, żeby się tu wspiąć? Tak, tutaj. Czyż nie? Nie. Okej. No, czyli muszę iść tamtędy. Ach. Przypomina mi trochę te miejsca, gdzie już byliśmy. Bo już tu byliśmy. Ale nie po tej stronie, jeszcze nie byliśmy. Ale w każdym razie, chyba tam? Nas złapali w 6. odcinku pod koniec. Tu byliśmy więzieni, prawda? To jest ta świątynia, gdzie tyle wiatru było. Whitman. Kim są ci... Chyba gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. Co ty robisz, do cholery? Po japońsku. Waszą... Himę. Himę to było księżniczka. Było jasne od początku, że Matias chce go... się go pozbyć. Mój Boże... Czy ten most nie był już wcześniej zepsuty? God damn. Szkoda Whitmana, bo miał fajny głosik. Był taki głupi. Coś czuję, że on nawet nie miał złych zamiarów, tylko... no, chciał poznać tych... Chciał poznać tą kulturę i historyjkę mieć później, nie? I wcale nie myślał, że to się źle skończy dla Sam albo dla niego, tym bardziej dla niego. No ale cóż, szkoda jego głosiku. Whitman, Whitman. Co ty wyprawiasz? Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową? Nowi przeciwnicy. Czy można ich zabić normalnymi brońmi? To tylko skóra i kości, albo tylko zbroja i kości. O. Czy tak wyglądają w środku? Voila, voila, voila. Czy to ludzie? Allah Akbar. Allah, voila, voila. Dobra, bez jaj. Ci debile mogą nas kiedyś kosztować życie. I nie mówię tutaj o religii, tylko mówię o tych... no, terrorystach. Bo religia w gruncie rzeczy sama w sobie nie jest zła, tak samo jak katolicy nie są źli. Tylko niektórzy są masywnie porąbani. O kurde, tylko nie hałasuj, Lara. O, to ten wielki, którego nie da się zabić normalną bronią. Jest ich za dużo. Po cichutku. Ile jeszcze? Hmm.
Oj Boże, oni chyba nigdy nie skończą się. Nigdy nie skończą tamteny przechodzić. Mój Boże, niekończąca się kopalnia. Z wyroli. Z problemami psychicznymi. God damn. Ubierają go. Naszego szoguna. Szogun. Tu na górze też są. Poradzę sobie. Teraz naprawdę mi się kojarzy Indiana Jones 2. Też tam tak ryzykownie podczas jakiegoś rytuału, gdzie było miliard osób, się po prostu tak spinał. Fajne, podoba mi się. A jeżeli mi się uda przeskoczyć bez niezauważonym się tu dostać, to byłoby jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że go nie zrozumieli. O, była możliwość dostania się tutaj bez tego wszystkiego? Ucieczka. Wszystko się pali, ogień pod moimi stopami, tylko nie to. Biegnij, Lara, biegnij! I wpadliśmy do króliczej nory. Chyba tutaj już nie znajdę ogniska. To mumie czy jak? Czy to może jednak ludzie? I don't know. Co oni gadają po japońsku? Naruga, Getsuga, Ririo, Tarakada, Ranger. Dlaczego parodiuję japoński w ten sposób? Jak jakiś debil. Przecież lubię ten język. Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? To wszystko przez te bandaże. Chciałbym mieć katanę. Tylko że do Lary by pewnie nie pasowała. Wszystko tu zniszczone. A! Jak dobrze, że tu. Modlitwa, którą znalazłam przy tym generale, mówiła, że źródłem burz jest dusza w gnijącym ciele. Wiem, że musiało mu chodzić o ostatnią słoneczną królową, ale nie rozumiem, co Himiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu Matthias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech cię diabli mi tmą. Na dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę. Jeszcze tylko jedna... taka notatka Lary. Jeszcze jeden monolog dla Lary. Zwiększa siłę obrony, tak? Weź strzały do ręki, wykończ nią przeciwnika, aby zyskać dodatkowe nagrody. Ponadto trzymasz ulepszony celownik. Wykańczaj wrogu strzałami przyłożenie, aby zdobyć nagrody. Ponadto trzymasz ulepszony celownik. Brutalnie wykończ wroga z bliska karabinu, aby otrzymać dodatkowe punkty. Pozwalaj wroga z bliskiego strzelbą, aby otrzymać dodatkowe PD. To mi się podoba. Może być całkiem fajnie. Co do pozostałych broni, co możemy ulepszyć? Ciebie używam dość często. A tu jest jeszcze zamknięty, patrz. No trochę więcej amunicji bym powiedział. Jeżeli to było to. Czyli prawdopodobnie przed końcem jeszcze będziemy mieli jeden dziennik Lary. No ale to może być wiele ognisk. Tak zwanych obozów. Otwierać bramę! Wiedziałem, że tu tak będzie. Ten wiatr. Niesamowite. Uratuj Sam z rąk Matthiasa. Powrót do środka. Zajmę się tą stroną! Wskazuj cele!
gotówki! Uważaj! Po prawej! No chodźcie, wy dupki! Chodźcie, wy dupki! Chyba też będę ich teraz tak nazywał. Chodźcie, wy dupki, wychędożę waszą mamę. Jeżeli czytacie komentarze na YouTubie czasem, to jest... Często zdarzają się zabawne. Tam jest jakaś poważna dyskusja, ktoś mówi: nie podoba mi się, że to i to i to. Na przykład tutaj czarny humor, czy naprawdę potrafi wszystko. Moim zdaniem... przesada, że twoim zdaniem i tak dalej, dyskusja, i wtedy ktoś innym opowiada: no nie wiem, czy tak naprawdę jest, czy masz rację. I tak, takie dyskusje są prowadzone, aż w końcu ktoś tam napisze po środku, pomiędzy: jebałem twoją mamę! I tak wyrwane z kontekstu, to naprawdę, mimo że to takie zrąbane, to może śmieszyć. Wczoraj się dobrze uśmiałem z czegoś takiego. Te dzieciaki na YouTubie czasem są naprawdę śmieszne. Co wy do cholery? Hej! Taki strzał w głowę ciebie chyba nie załatwi, co? Chociaż może... Może jednak... Dorikana Madara ja! Czekaj! Chwaście! Chodźcie, wy dupki! No, potrafią myśleć. Dzięki, stary! Most mi zrobił. Ojojoj. Który pierwszy? Pup! O nie! Tylko nie to. A wiecie co? Zrobimy to tak. Bup! Au! Wow, to mu nic nie zrobiło. Chodź. Wow. Fu. Jak to niemożliwe? Strzelam cię nad głową. Tacy jak ty powinni kupić sobie nowe kalosze, zanim będą mnie tutaj nimi trącać, co? O. Chodź. Psywaj, Okurysu! Naruto! Dlaczego ja robię sobie z nich jaja? Przecież nie chcę, żeby fanowie anime mnie bili. Sam jestem. Aruhana! Śmiechu. Ludzie, nie zadzierajcie z fanami anime, którzy naprawdę... No... Nie zadzierajcie z nimi. Znaczy, ja też jestem fanem z anime, ale ze mną możecie, ale spotkałem się z wieloma, którzy... chcą zabić waszą matkę tylko dlatego, bo wypowiedzieliście jedną literkę źle. Wiecie? Ale to wszędzie jest. U fanów filmów, gier... Jeżeli powiesz coś na Counter-Strike'a albo Minecrafta, to też cię już chcą zabić, więc... W sumie to wszędzie jest, ale no... To taki fenomen. Niestety. Ktoś jest fanem jakiegoś serialu, ty powiesz, że no mi się nie podoba, tych... Zabiję cię. Do odwrócenia uwagi. To nie byłem ja. Gdzie? Co to było? Dezowi, Darowi, to Skyrim, to Red Cube.
Déjà vu, Skyrim, Maradai, Trololo, Motherfuck, oh fuck you. Co się stało? To nie to. Żyć mi się chce. Lubię żyć, lubię to. I fus roda mi też pomoże. Pura pusa karma. Dziakaraka. Co, on żyje? Zero. O. Nie spodziewałem się, że jesteś taki mocarz. Co? Ej! Jakaś taka mucha z boku mnie biła. No nie! Potrzebowałem na was przed chwilą 15 minut! Jebane sukinsyny! Zaraz wam pokażę! No! Chodź, chodź, chodź! Gdzie? Nie żyjesz! Zdychaj, mała! Gnojowata... Miniaturko psa! Pseudo-samuraje. Afro-samuraj, to taki prawdziwy, zajebisty człowiek. Och. Czuję się jak w pogromie wyzimskim. Czy w zimie był kiedyś pogrom? Co, takie pytanie. To, co było w Wiedźminie jedynce, to chyba nie był pogrom. Nie pamiętam, to nie był pogrom, to był chyba tylko normalny napierdziel. Wojna domowa, ale nie wiem, czy to... to był pogrom? Czy powodem byli nie ludzie? Nie wiem. Zdychać możecie, jebane szmaty. Dlaczego tego jednego mogłem zabić jedną strzałą, a wy macie tutaj takie... Sprawiacie takie problemy. Nie rozumiem tego. Co wy macie za problemy? Bam. Miało być po wszystkim. Kurde, no jeden ginie, drugi, nie? Nie rozumiem tego. Co? A ty skąd się wzięły? O! Jeden zginął, a drugi? Drugi zginie... Nigdy nie zginie. Co ty mnie tam ranisz z tyłu, kiedy ja tutaj zabijam, dobijam przeciwnika? Honory prawie! Ty! Bam! Och, ciebie też tak narąbię, ty... Ty fiucie! Ty pingwinie! Są momenty, kiedy mówię, kiedy używam słowa pingwin negatywnie, a są momenty, kiedy używam pozytywnie. Ty sukin synu! Tego nigdy nie używam pozytywnie. Dlaczego ja się z tym zadaję? Z tym gównem. Co to? Ty! Mojżesz, tak, Mojżesz, dokładnie. Stąd idę po prostu, mam już dość. Nie będę się bawił w to gówno. Po prostu nie. Czy tak to miało być? No dobra, dobra! Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. To się nigdy nie spali. Co? Będziecie tak cały czas robili? Wow! Wow, wow! Okej. Oni mnie nie lubią. Wow! Oni mnie naprawdę nie lubią. Co to ma być? Mam się z nimi wszystkimi bić! Dokładnie tak.
się. Zwyrole. Można ich też wybić. O! Wy mnie najbardziej nie lubicie, prawda? Bo, fuck! Co za... życie! Wow, wow, wow! O! No. Tak się da żyć. Spieprzać! Fiuf! Czysz! Czysz! Of course! Huch. Czy już po wszystkim? Czy mogę pójść do domu? Ilu jeszcze? Ilu? Mamo! Oni mnie chcą zabić! Dlaczego teraz tak łatwo ich zabić? Co się tu dzieje? Ktoś mi to wytłumaczy? Bo tego naprawdę nie rozumiem. Czy to oznacza, że dobrze robię? W porządku. Będę tak cały czas robił. Na pewno gdzieś tu jeszcze się ukrywają albo przyjdą. To nie może być koniec. Coś mnie wstrzymało na chwilę. Na pewno była to siła Himiko. A mogę tej drogę sobie rozwalić, tak? Dawaj mi drogę, otwieraj. Wchodzę do świątyni. Czy to naprawdę... się udało? Bo zrobiłem niezły rozpierdol teraz, pod koniec. Całkiem fajnie mi to wyszło. Jej! Okej, to możemy wchodzić do środka. Coś czuję, że jesteśmy blisko celu. Czy to szef? Chyba szef. O, a więc ty jesteś tu najsilniejszy. Pokonany przez deski i wiatr. Chyba Himiko nam sprzyja. Kapliczka przy rozpadlinie. Przy spierdolinie. Ładnie tu. Czyżby to było nasze ostatnie miejsce odpoczynku? Nie mieliśmy żadnych szans. Czekali na nas. Były ich setki. Nie doszliśmy nawet do świętej komnaty. Od samego początku byliśmy skazani na śmierć. A teraz czekam, by przyszli po mnie moi przodkowie. Słyszę ich. Oni zabijają moich braci, pożerają ich, pochłaniają ich duszę. Tyle śmierci. Ja jestem ostatni. Jaki los mnie czeka? Czy stanę się jednym z nich? Przodkowie, wysłuchajcie mnie. Zabierzcie mnie stąd, zanim oni po mnie przyjdą. Zabierzcie mnie w zaświaty. Pozwólcie mi umrzeć w spokoju. Na wieki wieków. Ile ja w ogóle tych dokumentów miałem? 66% gry, ojojoj. 72% dokumentów.
to całkiem nieźle bym powiedział. Ludziki, tutaj zakończymy odcinek, tylko zobaczmy, czy Lara ma coś do powiedzenia. Nie ma monologu, więc powiedziałbym, że to chyba jeszcze nie koniec. Znaczy koniec odcinka tak, ale nie koniec wszystkiego. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś roboty. W następnym odcinku przejdziemy przez te drzwi, które można tutaj wybić. Na razie. Cześć.